Pielgrzymuję w tym roku po raz ósmy. Moje pielgrzymowanie zaczęło się w 2002 albo 2001 roku. Na początku ciekawość. Wielu znajomych szło i stwierdziłem, że może coś fajnego uda mi się zobaczyć, przeżyć, poznać nowych ludzi. Rzeczywiście z roku na rok to wciąga. I naprawdę daje dużo siły. Cały rok się czeka na ten tydzień pielgrzymki. Jest wspaniale. Ja myślę, że każdy pielgrzym, który był chociaż raz, potwierdzi moje słowa. Jesteś w służbie porządkowej. Z przypadku, czy chciałeś? To różnie wyszło. Początkowo, jak zaczynałem chodzić z pielgrzymką, porządkowymi byli panowie, którzy śmiało mogli być w wieku mojego ojca. No ale wiadomo, następuje zmiana pokolenia. Raz, drugi człowiek pomógł i no i tak zostało. Właściwie niczym się nie kierowałem. Ksiądz proboszcz poprosił. Jest fajna grupa, fajni ludzie, dogadujemy się z chłopakami, którzy też chodzą kilka lat. No i jakoś się... Jest duża odpowiedzialność, ale ja myślę, że tutaj działanie Ducha Świętego też prowadzi i Pan Bóg pomaga nam tą grupę szczęśliwie doprowadzić do celu, a później wrócić do Bełchatowa. Śpiewają, bawią się razem,
ponieważ przez modlitwę, można się również modlić tańcząc, właśnie śpiewając. To bardzo jednoczy również ludzi. Wspólne jakieś tańce czy śpiewy, różne piosenki na przykład mają swoje jakieś pokazywania i tak dalej. I to po prostu, kiedy wszyscy to robią, to jest takie coś magicznego w tym wszystkim. Kiedy się widzi, że cała grupa wykonuje te same ruchy jednocześnie, a po prostu aż sam uśmiech pojawia się na twarzy i nie chce zniknąć. Wszyscy razem w górę, ręce. No i jest zabawa. A jak to jest, jak wracacie? Nie jest żal wracać? Znaczy, to jest na tej zasadzie, że może jest, może troszeczkę, ale nadal jesteśmy razem i pielgrzymka ma to do siebie, że nawet jeżeli wracamy razem i wiemy, że już załóżmy z niektórymi osobami nie będziemy się widzieć przez długi okres czasu, ale jest coś takiego, że załóżmy z jakimiś osobami zobaczymy się za rok, tak? Do zobaczenia za rok na pielgrzymce. I po prostu wiemy, że ten czas jest czasem, kiedy znowu możemy się spotkać razem, kiedy razem możemy się pomodlić, kiedy razem możemy pośpiewać i potańczyć. Więc jest taka też nadzieja i to jest takie ładowanie baterii po prostu na cały rok. Więc czy żal? Może tak nie do końca. Jest jakiś tam smutek, że już wracamy, że to już koniec, ale jest nas po prostu pełno radości, pełno energii na dalsze dni i tak dalej. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu. Znam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem i że się mogą wszystkimi zaniedbaniami. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przepadam Najświętszą Marię za Przyczynicę, wszystkich aniołów i świętych, was, bracia i siostry, a modlitwę za mnie do Pana Boga Wszechmogącego. Niech się zmienią z nami Bóg. Wystawiajmy Pana, bo jest dobry. Twojego miłosierdzia, Pana wieku. Amen. Możemy się wszyscy nawzajem przeprosić. Karol! Na pielgrzymce jestem już po raz 11. Jest to moja 11. pierwsza pielgrzymka z rzędu. Notabene na początku 3 razy pielgrzymowałem z grupą z Grucholiza. Teraz już 8. pierwsza pielgrzymka z Miłosierdzia Bożego. Po raz 8. też zresztą jako służba porządkowa. Odpowiadam za zabezpieczenie ruchu drogowego tutaj. Yeah.
Hołem Pirat, czy jak? W tym roku chcieliśmy z kolegami w sumie oferować tą pielgrzymkę w intencji ojczyzny i też rządzących o jakieś zmiany w tym państwie, żeby było lepiej. No i też, żeby tutaj rządzącym nie było obojętny los Polaków i ta cała laicyzacja, która nas zalewa z zachodu, żeby to nie przywędrowało do nas. No poza tym też pielgrzymuję w tym roku z całą moją rodziną, są rodzice, jest siostra, też chcemy się modlić za naszą rodzinę, o zdrowie, wiadomo, o miłość w rodzinie, to jest najważniejsze też. Mariusz, pielgrzymka to jest na pewno taki szczególny rodzaj modlitwy. Opowiedz troszeczkę o atmosferze, jaka tutaj panuje i jak byś zachęcił tych, którzy jeszcze na niej nie byli. Znaczy ja powiem tak, no w moim przypadku jest to tyle nieraz trudne, że ja często idę przed grupą 100 metrów, więc nie zawsze do końca czytam duch pielgrzymki, tak już od przynajmniej 2 lat zazwyczaj jestem z przodu, ale tak naprawdę no wspólnota, tak, tutaj to co wyróżnia pierwszą pielgrzymkę, no to wspólnota między ludźmi, nie ma coś takiego pan, pani, tylko każdy jest bratem, siostrą, zwracamy do siebie właśnie w ten sposób, dużo fajnych śpiewów, zabawy, radości, ale też sporo modlitwy takiej wspólnej, też spontanicznej, to co jest bardzo ciekawe na takiej pielgrzymce, to na przykład możliwość spowiedzi, takiej bardziej rozmowy z księdzem. Często można iść na koniec grupy, wyspowiadać się, porozmawiać o różnych problemach. Księża służą pomocą zawsze. No ale poza tym, tak jak mówię, no ta atmosferę pielgrzymki tworzą ludzie. U nas w grupie zielonej no, jest taka specyficzna atmosfera. Jest to grupa chyba najbardziej młodzieżowa. Z tej racji też odpowiednie konferencje księży, odpowiednie pieśni, tańce, śpiewy. Bo tak naprawdę pielgrzymka żyje 24 godziny na dobę. Bo to, że jesteś 11 razy na pielgrzymce, a pamiętasz może swoją pierwszą pielgrzymkę, co cię zainspirowało do tego, że zacząłeś tak regularnie chodzić? No, to było jeszcze przed gimnazjum, a więc 2001 rok. Pamiętam, zawsze podobało mi się, jak jeszcze przez Grocholice przechodziła pielgrzymka łódzka i zawsze podobało mi się gdzieś ten duch, jak oni się ładnie śpiewali sobie. I też zawsze chciałem wybrać się na pielgrzymkę i pamiętam, pierwsza pielgrzymka to było właśnie z parafią z Grocholicami. Trochę byłem jeszcze za młody, żeby pójść samemu, więc ciocia zabrała mnie na swoją pierwszą pielgrzymkę. No i właśnie to mnie zainspirowało, tak, ten duch modlitwy, duch takiej radości. Wszyscy ludzie są uśmiechnięci mimo tych kilometrów pokonywanych, trudu, bo naprawdę jest ciężko czasem, a jakoś zawsze jest ta radość, uśmiech na twarzach, no i ta serdeczna ludzka życzliwość. Kolejny dzień z życia pielgrzyma. Ostatni postój przed Jasną Górą. Obiadek. Jadę się, Artur, za tatusia. Teraz za mamusia. Co dobrego jemy? Bo będę mlaskał. Mariusz już nie żyje. O. Jeszcze oddycha. Jeszcze oddycha. Darek zrobił specjalnie rosołek. Rosół, mój domowy. Łukasz ma zawieszkę. Łukasz, żyjesz? Nie. No, szkoda, dobry był chłopak. On już odpadł. Nie ma medycznych podróż. Państwo Jaśkiewicz coś jedzą? Tak, pijemy kawę. Chcesz? Dziękuję bardzo. Dawid mi pomacha. Pięknie. Co? Pomachajcie. Ładne zielone koszulki. Dajemy dobrego. Tutaj
Gorący kubek, rosół z kuchy. Pascal, po prostu gotuj. Magda mi teraz pomacha. Super. Idziemy dalej. Tutaj nie. Posuniemy się trochę i będzie. Magda. Ale za ile? Za pół godziny. Ale ja chcę. A ty co? Nudzi ci się? Pokaż swoją twarz. Pokaż, jak się oglądasz. Uśmiecham się, Ania, do ciebie. Wiem, że kamerujesz, bo się boisz, że ludzie cię nie zobaczyli. Aha. No tak. Obiadek. Właściwie po obiadku. Odżywiajmy się bardzo zdrowo. Grzegorz, leż, naprawdę nie przejmuj się. W TVN tego nie pokażę. Wody. Damian ma po prostu zarażę. O nie! Zarażę się. Zarażę się twoją paszportówką. Pokaż się. Ma takie zaczątki małe. Troszeczkę się rozumiem. Grzesiek, nie mogę. Wiesz, gdzie dziewczyny? Wiesz, gdzie dziewczyny? No, bolej smaczny, ale to ci smakuje, to ci na parkietce. Ale to ma smaczny parkietka. Nie, tak się będzie. No i już tam... Przed wejściem takim do skrzyżowania. No, tam gdzie są trzymane. No. O to mi chodzi. Tam przecież orkiestra tu do nas dołącza. No. Czy będziesz miał głowę gdzie ty? No teraz to nie wiem. Ale wychodziła nie. Często chodziła. To zakon do wdzielowa instrumenty ukradli. Nie będą grały. No jasne. A to ich tam włącza brały. Prawdziwy obiad pielgrzyma. Zupka chińska. Danie w 5 minut. Lepsze jak w domu. No. Jak u mamy. Jak u mamy. Państwo Białek po raz pierwszy na pielgrzymce. Jak się podoba? Kamilku, jak ci się podoba? W porządku, może być. W porządku, no szału nie ma. Nogi bolą. O, to jest okay. Trudno, żeby ręce bolały. Ręce puchną. Ja bym powiedział, że opadają momentami. To też. No to smacznego państwu życzę. Dziękujemy. Dziewczyny, które się zawsze śmieją, nawet jak śpią. Kasia żyje, o nawet mi macha. Bardzo ładna zielona koszulka.